Słuchasz Radia Oko. 88 i 5 FM. Za 19 minut godzina 10. Ja w studiu Radio Oko mam gości. Są nimi Anna Szymańczyk, specjalista do spraw organizacyjno-prawnych w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych i Daniel Dąbrowski, rzecznik Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przychodzicie do nas nie pierwszy raz, a to właśnie dlatego, że w zakładzie karnym naprawdę sporo rzeczy się dzieje, jest o czym mówić. Zresztą ja też ostatnio miałem okazję u was być i bliżej przyjrzeć się placówce. Dzisiaj spotykamy się z takiego powodu, że wy jako placówka jesteście w stanie, może nawet to jest mało powiedziane, dać pracy naprawdę wielu osobom, ponieważ poszukujecie ludzi na różne stanowiska. I jeżeli ktoś chciałby zmienić pracę, jeżeli ktoś czuje się na siłach, być może są to też młodzi ludzie, którzy dopiero startują i szukają tej swojej ścieżki życiowej, to jak najbardziej można udać się do was. Dokładnie tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Tak jak powiedziałeś, funkcjonariusz służby więziennej to zawód dla ludzi z pasją. U nas naprawdę za więziennymi murami bardzo dużo ciekawego się dzieje. Ta praca budzi ciekawość i zainteresowanie wielu młodych ludzi, którzy starają się o przyjęcie do naszej służby. Głównym celem pracy funkcjonariusza służby więziennej jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywają osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych i aresztach śledczych oraz resocjalizacja skazanych. Z uwagi właśnie na duże zapotrzebowanie na etaty i pracę u nas w jednostce, mamy ogłoszony nabór na 40 wolnych etatów, które byśmy chcieli jak najbardziej obsadzić w najbliższym czasie, o których tutaj koleżanka może teraz troszeczkę więcej powie. Obecnie zakład karny w Przytułach Starych poszukuje chętnych na stanowiska strażnika działu ochrony, jest to 25 miejsc, młodszy wychowawca działu penitencjarnego, 10 miejsc, młodszy referent działu kwatermistrzowskiego i jest to 5 miejsc. To można powiedzieć, że 40 osób, rzadko się zdarza, żeby jakaś firma chciała w takiej ilości zatrudnić osoby i rzeczywiście jest to sporo miejsc pracy. Tak, jest to sporo miejsc pracy. Związane jest to z rozbudową jednostki, ponieważ w zeszłym roku nasza jednostka powiększyła się o 514 nowych miejsc zakwaterowania osadzonych i z uwagi na to kolejne ręce na pokład, że tak powiem, są potrzebne do pracy. I zachęcamy jak najbardziej do aplikowania na stanowiska strażnika działu ochrony, młodszego wychowawcy i młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego. Przy tej okazji powiem, że na strażnika działu ochrony wymagane jest wykształcenie średnie, a przy aplikowaniu na młodszego wychowawcę te wymagania są troszeczkę większe, bo już wymagane jest wykształcenie magisterskie i oczywiście też kierunkowe mające zastosowanie w resocjalizacji, czyli takie kierunki studiów jak pedagogika, resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, kierunki psychologiczne. Także te osoby, które gdzieś tam szukają swojej ścieżki zawodowej bądź chcą zmienić pracodawcę i szukają stabilnego zatrudnienia, zapraszamy do śledzenia naszych ofert pracy. Obecna rekrutacja trwa do 20 lutego, czyli jeszcze do poniedziałku. Można za pomocą platformy e-mailowej tak składać do nas dokumenty, tudzież udać się bezpośrednio do jednostki z przygotowanymi dokumentami. Co trzeba zrobić, żeby złożyć takie dokumenty? Trzeba najpierw napisać podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu i stanowiska, o które się ubiegamy. Następnie trzeba wypełnić ankietę personalną, kserokopię świadectw oraz pracy oraz służby lub oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, kserokopia książeczki wojskowej, oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych i zgoda na kandydata na sprawdzenie posiadanego wykształcenia. A gdzie odbywają się te rekrutacje? To jest tutaj u nas czy w Warszawie? Rekrutacja jest prowadzona
przez zakład karny w przytułach starych, ale też i przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie. Na proces rekrutacji składa się ocena złożonych dokumentów i wstępna kwalifikacja kandydata z podziałem na oddziały służby i na stanowiska służbowe, rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, test sprawności fizycznej kandydata, sporządzenie arkusza oceny kandydata, wyłonienie kandydatów dopuszczono do kolejnych etapów i następnie jest komisja lekarska. No właśnie, jeśli chodzi o komisję lekarską, to też warto zaznaczyć, że no, zdrowie jest tu nie bez znaczenia. Dokładnie tak. Funkcjonariusz musi być przede wszystkim zdrowy, zdolny do służby, tak? Zdolność fizyczna i psychiczna jest jak najbardziej wymagana. Cóż więcej, zachęcamy jak najbardziej do składania tych dokumentów. Każdy funkcjonariusz po przyjęciu do służby odbywa szkolenie wstępne. W czasie służby ma także możliwość korzystania z licznych szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz kursów w ramach doskonalenia zawodowego w zależności od zajmowanego stanowiska czy korpusu. Dodatkowym atutem naszej służby, oferty rekrutacyjnej, można powiedzieć, jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Do takiej szkoły można bezpośrednio po szkole średniej trafić. Wtedy mamy zakwaterowanie i wszystko, że tak powiem, na miejscu udostępnione przez szkołę. Jest to coś na zasadzie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, czyli skoszarowana nauka. Dodatkowo po ukończeniu tej szkoły służba więzienna zapewnia takiemu kandydatowi miejsce pracy. Ma zagwarantowane miejsce pracy. Cóż więcej można dodać? Może koleżanka jeszcze? No, na pewno też macie bardzo, jeśli chodzi o zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenia oraz różnego rodzaju dodatki. To myślę, że jest taką rzeczą dość przekonującą. Też emerytura, z tego co się orientuję, wcześniej można pójść. Tak. Obecnie emerytura jest po 25 latach. I jest to na pewno atrakcyjna forma, ponieważ po studiach będąc około 50 lat i można wtedy już odejść na zaopatrzenie emerytalne. Tak, emerytura też właśnie jest atrakcyjna. Ten 25 lat jest w stosunku do osób w tak zwanym cywilu jest dosyć atrakcyjne, bo na przykład patrząc na swój przykład, jestem 10 lat do przodu, że tak powiem, mogę odejść na emeryturę w wieku 55 lat, czyli jest to korzystne. Dodatkowo, tak jak powiedziałeś, warunki finansowe też nie są złe. Patrząc na wynagrodzenie najniższe, idąc od strażnika działu ochrony, od najniższego zaszeregowania, na tą chwilę jest to około 4000 zł na rękę dla osób, które nie ukończą 26 roku życia. Oczywiście jest to takie wynagrodzenie tu i teraz, ale zestawiając całe roczne składniki pensji, wychodzi to około 4300-4400 zł na rękę. Uwzględniamy tutaj mundurówkę, trzynastkę, świadczenia socjalne. Robią się to fajne pieniążki. Dodatkowo mamy bogaty fundusz socjalny. Tak jak wspomniałem wcześniej, dodatek za brak lokalu mieszkalnego, tylko że to jest oczywiście w służbie stałej, gdzieś tam ten funkcjonariusz musi się wykazać przez te 2 lata służby przygotowawczej, żeby otrzymać takie świadczenie i żeby być przygotowanym do służby. Oprócz dodatku za brak lokalu mieszkalnego możemy starać się o jednorazową pomoc na zakup takiego lokalu, tudzież budowy mieszkania. Są to pieniążki w granicach około 50 000 zł już na konto. Mieć, a nie mieć 50 000 zł do budowy domu czy mieszkania? Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Myślę, że to jest jeden z aspektów zachęcających bardzo do wstąpienia też w szeregi służby, rozważenia pracy u nas. Oprócz tego
Oprócz tych dodatków i warunków ekonomicznych, finansowych, ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ta służba jest bardzo ciekawa, bo wiele osób, które gdzieś tam przychodzą do nas do pracy, po paru dniach mówią, że no troszeczkę inaczej sobie to wyobrażali, oczywiście gorzej, gdzieś tam mieli te wyobrażenie mylne, błędne, zaczerpnięte z kryminałów i z książek, z filmów. Tak naprawdę więzienie to jest firma i ogromna instytucja, gdzie pracują ludzie z szerokim doświadczeniem, wiedzą, potrzebni są przede wszystkim tacy ludzie z szerokim doświadczeniem, wiedzą merytoryczną i praktyczną. Bo mamy wiele dział, tak jak tu koleżanka, która jest dzisiaj ze mną z organizacyjno-prawnego, jest po prawie, musi mieć wiedzę prawniczą, bo zajmuje się rozwiązywaniem i rozpatrywaniem skarg osadzonych, a od tego zależy bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo wszystkich, tak? Bezpieczeństwo państwa. Tak samo w dziale kwatermistrzowskim na przykład, potrzebni są kierowcy, potrzebne są osoby, które mają wykształcenie techniczne, które potrafią naprawić różne rzeczy, które potrafią zapewnić jednostce niezbędne zaopatrzenie. To nie są tylko osoby, które skończyły resocjalizację, nie są tylko funkcjonariusze, to nie tylko osoby właśnie, które kończyły jakieś studia związane z resocjalizacją, ale też szereg innych kierunków. To są też informatycy, to jest też właśnie dział służby zdrowia, czyli pielęgniarki. I wszystkie te działy muszą ze sobą współpracować, żeby zapewniać bardzo dobre funkcjonowanie jednostki. Wspomniałeś, że do poniedziałku jest rekrutacja w tej chwili, a jeżeli, no mamy dziś piątek, jeżeli ktoś z różnych powodów dzisiaj nas słucha, ale nie może, nie zdąży do poniedziałku złożyć, czy wy przewidujecie jeszcze przedłużenie, wiadomo coś na ten temat, albo w innym terminie jeszcze rekrutację? To znaczy, tak jak powiedziałem, można jak najbardziej drogą mailową na naszą skrzynkę kadrową, tudzież główną skrzynkę zakładu wysyłać aplikację zgłoszenia, ewentualnie z krótką adnotacją, że gdzieś tam dokumenty z różnych przyczyn możemy dosłać później, ale gdzieś tam te CV i resztę, wstępne dokumenty można już zgłoszenie zrobić. Zapraszamy do obserwowania cały czas na bieżąco naszego profilu i tam będą pojawiać się również kolejne oferty pracy. I zawsze warto zwrócić uwagę na to, co u nas właśnie jest, jakie są te oferty i z nich korzystać i próbować właśnie zacząć pracę razem z nami. No i to wszystko możemy znaleźć, wchodząc na stronę Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Tak, dokładnie na stronie naszego zakładu karnego w Przytułach Starych w zakładce Praca jest wszystkie oferty, które są na czasie są dostępne. Jest też zakładka Kontakt w sprawie rekrutacji. Oprócz tego prężnie działają nasze media społecznościowe, Facebook, Twitter. Zachęcamy do śledzenia, tam na bieżąco wszystkie informacje o aktualnym naborze się pojawiają. Mogę zapewnić, że rekrutacja będzie cały czas trwać, więc kto nie zdąży też w tym czasie do 20 złożyć dokumentów, w najbliższym czasie również będzie taka możliwość, żeby spróbować swoich sił u nas w zakładzie karnym. Dziękuję. A my bardzo polecamy, będziemy Państwa informować na bieżąco, co dzieje się, co słychać. My też tutaj poza anteną rozmawialiśmy o tym, że zakład karny to wiele dział, wiele interesujących naprawdę rzeczy. Będziemy spotykać się z przedstawicielami właśnie tego zakładu i będziemy Państwa informować na bieżąco na różne tematy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypomnę tylko, że tę rozmowę, jeżeli ktoś dopiero włączył się do niej i chciałby dowiedzieć się czegoś, czego nie zdążył usłyszeć, to jeszcze dzisiaj będziecie mogli znaleźć na naszej stronie www.radiooko.pl. A moimi Państwa gośćmi byli Anna Szymańczyk, specjalista do spraw organizacyjno-prawnych w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, i Daniel Dąbrowski, rzecznik tegoż samego Zakładu Karnego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Radio Oko 88,5 FM.